dieta keto czy cokolwiek innego jest wszędzie w mediach, to już powinno budzić nasze wątpliwości. Dlaczego? Dlaczego jest to takie popularne? Jakie jest tutaj ukryte drugie dno? Namaste! Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego nie wszystko złoto, co się świeci, czyli o wpływie mediów społecznościowych, tak zwanych influencerów, na nasze życie. Odpowiem dzisiaj na pytanie, dlaczego tak modna w ostatnim czasie stała się dieta mięsna. I dlaczego to właśnie wegetarianie albo weganie głoszą takie czy inne swoje nowe poglądy. Oczywiście jak wszystko tutaj w tym świecie, nie można wszystkiego szufladkować, czyli nie każda osoba jest taka czy inna. Zawsze mamy tutaj i to, ale trzeba mieć takie wyższe spojrzenie, z wyższej perspektywy na całość. Od razu z góry uprzedzam Cię, że będzie bardzo głośno na naszym dzisiejszym spotkaniu, ponieważ nadal trwa wycinka lasów wokół magicznej oazy, wycinka eukaliptusów i po raz kolejny wzywam Cię do pomocy, do działania, a nie tylko do dyskusji czy rezygnacji. Bardzo proszę, wejdź do opisu poniżej oraz do pierwszego przypiętego komentarza. Tam znajdziesz linki do naszego stowarzyszenia onosemina.org, która ta organizacja pożytku publicznego nie tylko dba o naturalne lasy, ale również sadzi nowe. Jeżeli takie rzeczy dzieją się teraz w miejscu, w którym jesteś, bez względu na to, w jakim kraju mieszkasz, to pamiętaj, możesz działać samodzielnie, możesz na przykład ze znajomymi kupić grunt i zasadzić Twój własny las. Do tego Cię motywuję, wzywam, apeluję, tak jak magiczna oaza powstała tutaj na wyspie Maderze jako punkt akupunktury na naszej matce Ziemi i krok po kroku zmieniliśmy już większość tej wyspy. Jeżeli porównamy sobie to, co było 10 lat temu, 12 lat temu, a co jest dzisiaj, to jest niebo i ziemia. I dokładnie taki sam punkt akupunktury możesz stworzyć w Twoim miejscu, w którym mieszkasz, a jeżeli nie masz na to funduszy, to naturalnie możesz działać razem z nami w ramach naszego stowarzyszenia onosemina.org. Wszystko opisane na stronie poniżej. Dlatego będzie głośno, ponieważ te ciężarówki jeżdżą cały czas w górę i w dół, w górę i w dół i kolejne połacie lasu niestety są wycinane, tak jak i w Polsce, tak jak i w innych miejscach tutaj na Ziemi. Tutaj widzimy taką fałszywość. O, i dlatego dobrze się składa, bo będę dzisiaj o tym mówić, właśnie o tych fałszywych informacjach i o takich niespójnych informacjach. To dokładnie tak samo, jak wczoraj rozmawiałam z moją mamą i moja mama powiedziała: słuchaj, ja tego nie rozumiem, jak mogą ekolodzy protestować i uczyć nas albo wzywać nas do ochrony klimatu, a protestują paląc opony. No dokładnie. To jest ta niespójność, to jest to, co widzimy wokół nas. Wszyscy mówią o dwutlenku węgla, a wycina się lasy i tutaj naprawdę tylko mała grupa ludzi na to reaguje. I podobnie w temacie, który dzisiaj poruszymy, za chwileczkę go poruszę, jeszcze troszeczkę tego kwieci z tego wstępu, ponieważ uważam, że jest to bardzo, bardzo ważne. Jeżeli się już spotykamy, to mówimy o tym wszystkim, co dzieje się tutaj wokół. Te spotkania są bardzo spontaniczne, te spotkania są z głębi mojego serca i dlatego uważam, że wszystko, co we mnie, co czuję, chcę się tym podzielić z Tobą, bo wiem, że czasami moje słowa mogą wielu, wielu osobom pomóc po prostu coś zrobić, po prostu dobrze zdecydować, a nie biec jak owca za owcą, zgodnie ze stadem i zupełnie nie rozumiejąc tego, co dzieje się wokół nas. Należy patrzeć na wszystko z tej wyższej perspektywy i wtedy wszystko staje się jasne. To zakłamanie, tylko przy pomocy naszego serca widzimy prawdę i nasze serce, Twoje serce zawsze podpowiada Ci właściwe rozwiązania. Tak jak uczą Cię tego na naszych ceremoniach, dokładnie tak uważam, że należy iść w całym naszym życiu. Czyli widzieć wszystko, słyszeć wszystko, rozumieć wszystko i znaleźć tą Twoją właściwą drogę. Nie słuchać
obcych. Nie słuchać obcego wpływu, tylko wszystko przepuszczać przez filtr Twojego serca i tam znajdziesz odpowiedzi na każde Twoje pytanie. I dokładnie tak samo w dzisiejszym temacie. Bardzo się cieszę, że mam tak wspaniałych oglądających, którzy już korzystają z tego filtru swojego własnego serca i dlatego sami już czujecie, że coś się tutaj nie zgadza. Coś tutaj jest nie tak. Gdzieś tutaj nam coś, brzydko mówiąc, śmierdzi. Coś tutaj, jakaś iluzja i jakiś fałsz się wkradł. Poprzedni rok, rok Tygrysa, to był rok, gdzie pryskała iluzja. Było widać coraz więcej, więcej i więcej. I byliśmy tak bardzo mocno skonfrontowani z tą nagą prawdą. W tym roku, roku królika, wszyscy czekaliśmy, że będzie lepiej, że będzie łatwiej, a tutaj się okazuje, że jest jeszcze ciężej. Nazwijmy to tak, czyli widać jeszcze więcej, widać już te rozbieżności, widać już te zupełne różnice pomiędzy ludźmi, widzimy tych ludzi, którzy widzą więcej, słyszą więcej, koncentrują się na swoim sercu i tą całą masę zombie. Nie na darmo wszędzie pojawiają się reklamy gier komputerowych zombie, bo tak po prostu w tym momencie to wygląda. Ale jesteśmy w czasie tej boskiej sprawiedliwości, w czasie apokalipsy i dokładnie teraz nie wolno rezygnować. Dokładnie teraz trzeba iść dalej, dalej i dalej. Drogą serca, drogą prawdy, drogą miłości, drogą pod tym boskim wpływem, bez względu na to, jak tą siłę nazwiemy. I teraz tak, w ramach wytłumaczenia pewnych takich aspektów, które dzisiaj są wizualne. Mam na sobie nową suknię, którą stworzyła dla mnie Ania Jakusik z Francji. Ty wiesz, że Ania szyje wszystkie moje suknie według moich najbardziej tajemniczych i sekretnych wyobrażeń. I tak powstała ta suknia. To, że ta suknia jest pognieciona, nie oznacza, że nie chciało mi się jej wyprasować, tylko jest wykonana z bardzo, bardzo wyjątkowego materiału. To jest naturalna tafta. Ta suknia została stworzona przeze mnie i przez Anię, czyli i ten projekt, i wykonanie, aby dopasować ją do mojej powieści, do trylogii, czyli Mroczne Góry w Zielonych Oczach Wiedźmy i Tajemnica Wiedźmy z Folsin, jako jeden z projektów, tak aby pokazać Ci, co wszystko jest możliwe. I dlatego ta suknia jest wygięta, ponieważ jest to pognieciona, bo jest to bardzo, bardzo wyjątkowy materiał. Bardzo wyjątkowy materiał i jestem najszczęśliwszą posiadaczką takiego egzemplarza. W tym kolorze, ten kolor jest niezwykły, nie widać tego na pewno w filmie, on mieni się takimi wszystkimi kolorami, jak troszeczkę takie skrzydełka elfów, o, tak możemy powiedzieć. I ta suknia została wykonana dokładnie tak, jak sobie wyobrażam. Jest bardzo dużo materiału, mimo tego jest ten materiał niezwykle lekki, cudowny po prostu materiał, jak z bajki, tak to można powiedzieć. I uważam, że jest to jedna z sukni Mariam Salis. Jeżeli chciałabyś taką suknię, albo chciałbyś dla swojej ukochanej taką suknię, to pamiętaj o tym, że Ania szyje na wymiar i wszystko może dopasować do Twoich projektów, do Twoich wyobrażeń. Idziemy dalej, czyli z głębi mojego serca dziękuję Aniu za stworzenie kolejnej wyjątkowej sukni w 100% odpowiadającej moim wyobrażeniom i temu, co mamy w naszej powieści. Przechodzimy jednak do tego tematu, na który czekacie i który widzieliście już tutaj, myślę, że w opisie albo na górze w tytule. Dlaczego dokładnie w tym momencie tak modna, od kilku lat oczywiście już to trwa, stała się dieta keto, dieta mięsna. Dlaczego to tak jest, że wielu wegetarian, wielu wegan nagle przechodzi na tą dietę i czy ona jest dobra, czy ona jest niedobra i tak dalej. Ty wiesz, że ja jestem od wielu lat weganką. Wcześniej byłam mięsożercą, 100% mięsożercą, tak można powiedzieć, a dzisiaj i już wiele lat jestem weganką, jestem autorką książki Magiczna Kuchnia i miałam również w mojej podróży takie momenty wegetarianizmu, ale miałam również momenty diety surowej wegańskiej. W tym momencie moja dieta jest typowo wegańska, ale zawiera również elementy gotowane czy pieczone. I
dlaczego tą dietę wybrałam dla siebie i jak to się ma do grupy krwi, jak to się ma do tego, co teraz modne wokół. Pierwsza rzecz, na którą chciałabym zwrócić Twoją uwagę, to jest to, że wiele lat temu nakręciłam film, gdzie krytykowałam niejedzenie. I ten film jako jedyny na moim kanale został zablokowany przez YouTube. Już teraz powinniśmy zadać sobie pytanie, coś tutaj jest nie tak. Kolejna rzecz, na którą chciałam zwrócić Twoją uwagę, to jest ilość moich subskrybentów na kanale YouTube. Ta ilość od mniej więcej 3 albo 4 lat jest cały czas ta sama. W tym momencie nie jest to już aż tak widoczne, ponieważ został wprowadzony taki mały trik, gdzie widzimy tylko 23,1 tysięcy subskrybentów, ale jeszcze kilka tygodni temu było dokładnie widać całą liczbę i moja liczba subskrybentów była niezmienna. Od 3 albo nawet 3,5 czy 4 lat cały czas liczba 23,100. 23,100. Ani jeden więcej, ani jeden mniej. Naturalnie jest to prawda, że przez ponad 3 lata żadna osoba nie zrezygnowała z subskrypcji mojego kanału i żadna osoba nie doszła dodatkowo. Cały czas ta liczba była niezmienna, 23,100. Myślę, że już teraz masz odpowiedź na Twoje pytanie. Jeżeli interesuje Cię, dlaczego akurat teraz taka modna stała się dieta mięsna. Jestem kobietą, urodziłam się w 76 roku, więc możesz policzyć sobie, że jestem bliżej 50 niż 20. Wyglądam tak, jak wyglądam. Te osoby z Was, które mnie znają prywatnie, wiedzą, jak wyglądam i zawsze zadajecie mi te same pytania, jak to jest możliwe, żeby tak wyglądać. Oczywiście tutaj kryje się cała tajemnica, czyli co w głowie, to na zewnątrz, co wewnątrz, to na zewnątrz, ale ogromną, ogromną rolę spełnia tutaj sposób odżywiania. I dla mnie, ja mam grupę krwi 0 RH+. Czyli dla tych wszystkich, którzy twierdzą, że grupa 0 powinna jeść mięso, to mogę ich wyśmiać, kompletnie ich wyśmiać z ich, za przeproszeniem, idiotyczną hipotezą, bo to nie jest teoria, to jest hipoteza. Dlaczego ta hipoteza pojawiła się jako pierwsza? Bo te osoby z Was, które oglądają mnie już wiele lat, wiedzą, że nagrywałam czasy ze mną. I w jednym z tych czasów ze mną omawiałam Atlantów, czyli tych mistycznych, mitycznych mieszkańców mitycznej Atlantydy. I wiemy, że mieli oni w przewadze grupę krwi 0. I dlatego ta hipoteza się pojawiła. No bo jakże? Byliśmy w momencie, gdzie tworzymy tą nową ziemię. Mamy moment apokalipsy, to stare odchodzi, robi miejsce dla nowego, czyli dokładnie w tym momencie tworzymy naszą nową ziemię. I jakże byłoby cudownie na tej ziemi, gdybyśmy żyli zgodnie z tym, co piękne, zgodnie z naszym sercem. Wyobraź sobie taką nową ziemię, gdzie każdy ma kawałek gruntu, każdy ma swoje warzywa, każdy ma swój sad, każdy może ma swoje zwierzątka. Ziemię bez masowych hodowli zwierząt, bez rzeźni, bez masowych transportów. Jakże byłoby cudownie tutaj na ziemi. Nie chodzi mi o tą nową ziemię, głoszoną teraz przez niektórych ekologów, że będziemy jeść jakieś tam tabletki, prawda? I będziemy jeść chrząszcze. I nawet to, że niektórzy twierdzą, że chrząszcze są wegańskie, to jest kompletna bzdura, ponieważ wszystkie robaki są zwierzętami, one nie są roślinami, one są zwierzętami, więc na pewno nie są wegańskie. Czyli odcinam się w tym momencie, jeszcze raz to powtarzam i obiecałam Wam, że będę mówić bardzo otwarcie o tym, co myślę, bez względu na to, jaki hejt tutaj się będzie pojawiał. Uważam, że
jest to idealne miejsce, żeby dyskutować, a takie bardzo, bardzo negatywne komentarze będziemy po prostu usuwać, bo tego nie potrzebujemy. Głupoty tutaj nie potrzebujemy na tej kanale, ale potrzebujemy jasnej, konkretnej prawdy, która rozbija iluzję. Czyli dla mnie chrząszcze, robaki to są zwierzęta, insekty. To nie są rośliny. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem całego fa, nie będę tego słowa wymawiać, bo zaraz będzie tutaj czerwone światło, ekologicznego. Uważam, że powinniśmy żyć tak, jak jest to opisane w dzwoniących cedrach Rosji, gdzie jest to opisane w książkach Anastazji albo blisko tego. Jestem za tym, aby żyć zgodnie ze swoim sercem i unikać obcego wpływu. Te osoby z Was, które są widzami na moich ceremoniach, tylko i wyłącznie na mojej stronie bukardimaria.com, tutaj na moim kanale YouTube są tylko fragmenty ceremonii, wiedzą już dokładnie, co mam na myśli. Indywidualność, niepowtarzalność, boskość, różnorodność. Co to oznacza? Że jestem zdecydowanym wrogiem szufladkowania. Ci są weganie, ci są wegetarianie, ci są mięsożercy. Jeżeli jesteś weganem, to tylko tak, 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 tak i tak możesz żyć. Jeżeli jesteś mięsożercą, to tylko tak, tak, tak możesz żyć. Dziel i rządź, czyli daj dwie hipotezy czy dwie teorie, ludzie się będą kłócić między sobą, gdzie się dwóch kłóci, tam trzeci korzysta. Jestem tego zdecydowanym wrogiem. Jestem człowiekiem, który uważa, że każdy z nas powinien znaleźć swoją własną drogę, indywidualną, niepowtarzalną i zgodną z jego własnym sercem. Więc jeżeli jesteś osobą, która potrafi zabić psa, kota, królika, insekty i tak dalej i czuje, że to jest zgodne z Twoim sercem, w co nie wierzę, to jest raczej obcy wpływ archontów, a nie jest to zgodne z Twoim sercem, bo nie wierzę w to, żeby zabijanie było zgodne z sercem kogokolwiek, jakiegokolwiek człowieka tutaj na ziemi, to rób jak uważasz, ale przyjmij również tego konsekwencje karmiczne, czyli co robisz, wraca do Ciebie. W dzisiejszych czasach, czyli czasach boskiego sądu, to co robisz, wraca do Ciebie natychmiastowo, bardzo szybko, można to oczywiście jeszcze przyspieszyć, więc nie dziw się później, że Twoje ciało choruje, że czujesz się źle albo w Twoim życiu się coś nie układa, ponieważ jeżeli Ty komuś robisz krzywdę, przyczyniasz się do innej krzywdy, to wraca odbija się od tęczowych granic uniwersum i wraca do Ciebie 7 razy. Pojawiło się przepiękne pytanie w ostatnim komentarzu, dlaczego 7 razy? Ponieważ 7 razy jest to taka liczba mistyki, jest to taka cyfra wszechświata i tak jak za 7 górami, za 7 rzekami było 7 krasnoludków, tak jak 7 pieczęci czy 7 tajemnic, tak po prostu to tutaj funkcjonuje. Możemy sobie zadawać pytanie dlaczego, a możemy po prostu to przyjąć, że tak jest. No i jeżeli tak jest, to tak jest. Dobrze, idziemy dalej. Czyli jestem zwolennikiem tego, że każdy powinien znaleźć drogę swojego serca i od razu powiem Ci, z czym się nie zgadzam. Uważam, że dieta wegańska jest idealna dla człowieka. Uważam również, że dieta wegetariańska jest dla wielu, wielu ludzi naprawdę dobra. Uważam również, że jeżeli ktoś chce zabijać inne istoty i ponosić tego konsekwencje, to można mu otworzyć oczy, ale nie wolno go do czegoś zmuszać. On musi sam z siebie przejść przez ten proces karmiczny i wtedy zrozumieć, jaki to ma na niego wpływ i zdecydować, czy chce iść tak dalej, czy też chce coś zmienić w swoim życiu. Jeżeli chodzi o dietę wegetariańską, jest ona dużo lepsza dla mężczyzn niż dla kobiet, ponieważ w mleku i wszystkich produktach mlecznych mamy bardzo dużo hormonów. Wiemy, kiedy ssaki dostają mleko, no naturalnie. Ktoś kiedyś powiedział, że kobiecy organizm można bardzo, bardzo szybko wyprowadzić z równowagi, gdzie męski organizm jest dużo, dużo trudniejszy do wyprowadzenia go z równowagi. Czyli mężczyzna może zjeść ileś tam hormonów i będzie to na niego miało mniejszy wpływ niż na organizm kobiecy. Dlatego kobiety, które przechodzą na dietę wegetariańską, będą mieć
objawy w ciele, które nie są fajne. Czyli będą mieć syndrom menstruacyjny, będą mieć opuchnięte piersi, będą mieć problemy z tą tkanką, czyli z celulitem. No i oczywiście będą bardziej męskie. Czyli będzie im brakować tej żeńskości, tych żeńskich hormonów. I jeżeli jesteś wegetarianką, to zadbaj o to, aby jeść rośliny, które mają dużo tych tak zwanych hormonów żeńskich, albo pomagają te hormony żeńskie utrzymać w równowadze. Nie przez przypadek, jeżeli popatrzymy na kraje, gdzie kobiety jedzą dużo sera, na przykład Szwajcaria, to kobiety są bardzo, bardzo męskie. Idziemy dalej. Dlaczego takie modne stało się tłumaczenie ludziom, że trzeba się odżywiać zgodnie z grupą krwi? I teraz już wiem, że wkładam w tym momencie kij w mrowisko i zaraz będzie tutaj się działo na tym kanale, ale nie ma to znaczenia. Pytacie mnie o moje zdanie i to jest moje zdanie. Ktoś kiedyś wymyślił tą teorię, że powinniśmy się odżywiać zgodnie z grupą krwi i powiedział, że ludzie z grupą krwi zero to mięsożercy. Kompletna bzdura. Atlanci, którzy mieli grupę krwi zero, byli w większości wegetarianami. Dlatego w tych starych, starych źródłach mówi się, że na mitycznej Atlantydzie nie było na przykład kanalizacji. Dlaczego? Ponieważ wykorzystywano siusiu i kubkę, brzydko mówiąc, do tego, żeby wykorzystywać to w ogrodzie jako naturalny kompost, terra preta. Mówiłam już o tym na moim kanale. Atlanci mieli ogrody pełne czego? Owoców. To były te rajskie ogrody. Mieli mnóstwo owoców w swoich ogrodach. Więc jeżeli mieli grupę krwi zero, odżywiali się wegetariańsko czy wegańsko, to jak się to ma do tej teorii grupy zero i mięsożerców? Kompletna bzdura. Dlaczego ta teoria została stworzona? Żeby zachwiać, zaburzyć nasze grupy krwi, żeby zaburzyć naszą pamięć komórkową, żeby zaburzyć tą czystość i boskość w nas i zaburzyć przede wszystkim tą grupę krwi zero. Niestety dla niektórych, a dla niektórych jest to błogosławieństwem, że grupa krwi zero ma troszeczkę bardziej rozwinięte umiejętności i zdolności wyższe. Czyli jasnowidzenie, jasnosłyszenie, wrażliwość, empatię i wszystko to z tym związane. Nie oznacza to, że inne osoby, które mają grupę krwi A, B, AB są gorsze. Broń Boże! One mają znowu inne mocne strony i inne słabe strony. I oczywiście w magii można wszystkie talenty aktywować, wszystkie zdolności aktywować i rozszerzyć. I jeżeli potrzebujesz w tym mojej pomocy, to zapraszam Cię do mojego sklepu mariabucardi.pl. Tam masz między innymi rytuały aktywujące zdolności wyższe, rytuały aktywujące mądrość wyższą. I pamiętaj, jeżeli czegoś chcemy, to każdy z nas może stać się prawdziwym magiem, niezależnie od swojej grupy krwi. Nawet powiedziałabym tutaj, pójdę tak daleko jak Franz Bardon, który powiedział, że jeżeli ktoś ma wrodzone zdolności, to czasami popełnia więcej błędów niż ten, który te zdolności ma wyuczone. Dlaczego tak jest? I mogę Ci to powiedzieć na moim przykładzie, mojej długiej, długiej historii w magii, w rytualistyce, że na samym początku byłam również taką osobą o wrodzonych właściwościach, która popełniała dużo, dużo błędów. Zanim jednak zaczęłam pracować z ludźmi, doprowadziłam to do perfekcji. Czyli w moim własnym życiu popełniałam wiele błędów, bo wiedziałam, że mam te zdolności, a jeżeli te zdolności są po prostu od urodzenia, to czasami nie wiemy, jak z nimi pracować. Jest dużo, dużo lepiej wyrobić sobie te zdolności, albo najlepiej jest mieć je wrodzone od urodzenia i później je doprowadzić do perfekcji. Czyli ta pierwsza hipoteza o grupie krwi zero i mięsożercach to jest kompletna bzdura i możemy się z tego śmiać i większość z nas czuje to w sercu, że jest to kompletna bzdura. To zostało wprowadzone tylko i wyłącznie po to, żeby zablokować osoby z grupą krwi zero, ponieważ są to niesamowicie niebezpieczni dla systemu owiec indywidualiści o wrodzonych zdolnościach wyższych. Często są to potomkowie Atlantów, no i oczywiście takich należy jak najszybciej usunąć, bo one są zagrożeniem dla stada.
Kolejna rzecz to jest oczywiście dieta keto. Te kompletne bzdury na temat tego, żeby jeść tylko mięso. Jak popatrzysz na te osoby, one na początku wyglądają jako tako, a później wyglądają strasznie. Bo mięso to nie jest podstawowy produkt czy podstawowy surowiec, którym powinien odżywiać się człowiek. Te osoby z Was, które interesują się duchowością, to dokładnie wiedzą, że jeżeli jedzą dużo mięsa, to wszystkie ich zdolności będą przykrywane przez taki filtr. Czyli i zdolność jasnowidzenia będzie słabieć, i zdolność empatii, odczuwania, wrażliwości będzie słabieć. Osoby będą coraz bardziej agresywne, zdenerwowane i ogólnie będą się zachowywać, jak to się mówi? Jak słoń w składzie porcelany. I dlatego głosi się tą dietę mięsną. Nie tylko dlatego, że przemysł mięsny w tym momencie upada, bo coraz mniej ludzi chce z tego produktu korzystać, coraz mniej ludzi chce mieć tą karmiczną odpowiedzialność za całą tą masową hodowlę i wszystko, co z tym związane. No i trzeba to jakoś wypromować, żeby znowu ludzie zaczęli to jeść, no bo przemysł zaczyna upadać, prawda? Więc co robimy w tym momencie? Jeżeli chcemy coś wypromować, proponujemy pieniądze influencerom. Influencerzy to wszystkie te osoby, które są znane w mediach, czyli które czy przy pomocy swojej własnej pracy, czy jakichś innych metod stały się znane w mediach. Czy na Facebooku, czy na Instagramie, czy na TikToku, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej. I te osoby biorą za to pieniądze, że promują daną dietę, daną torebkę, dane perfumy, czy cokolwiek innego. Tak to funkcjonuje. To jest ich praca. To jest praca w sprzedaży i w marketingu. Dostają pewne produkty albo jako próbki za darmo, albo dostają dodatkowo pieniądze, aby coś głosić. I teraz oczywiście te osoby się tutaj bardzo oburzą i będą twierdzić, że to nieprawda, no bo cały ich biznes zarabiania pieniędzy na fałszu postawiłam teraz pod znakiem zapytania. A jakie dla nas ma to konsekwencje? Nie słuchaj złych doradców. Czyli przepuszczaj wszystko przez filtr serca. Popatrz na ten świat tak, jak ten świat funkcjonuje. Bardzo wiele osób wybiera taką drogę łatwych pieniędzy, czyli drogę bycia influencerem, czyli wywierania wpływu na innych ludzi. Myślę, że nie warto takich ludzi oceniać, bo wielu z nich pochodzi z biednych rodzin, zafascynowali się konsumpcją, zafascynowali się tym wszystkim i nie widzą innego wyjścia. Ale myślę, że każdy z nas powinien to widzieć, powinien wiedzieć, jak to funkcjonuje i wtedy wszystko będzie dużo, dużo łatwiejsze. To, że ktoś ma ileś tysięcy wyświetleń, to wcale nie oznacza, że tyle osób tą osobę ogląda. Często są do wyświetlenia kupione, które można teraz nabyć w internecie praktycznie na każdej stronie. Często są to różne wypromowane osoby, wypromowane filmy, wypromowane produkty. I to nie oznacza, że one są dobre dla Ciebie. To, co jest dobre dla innych, wcale nie musi być dobre dla Ciebie. Czyli jeżeli słuchasz takich materiałów, gdzie ktoś coś promuje, to przepuszczaj to przez filtr Twojego własnego serca. Czy to jest dobre dla mnie? Jak ja czuję to w moim własnym sercu? Czy to może być tak, że ktoś zapłacił tej osobie za tą promocję i teraz mówi coś przeciwko sobie? A może te osoby mnie całkowicie okłamuje. Tutaj mówi, że jest na diecie keto, a w rzeczywistości wcale na niej nie jest. Show, biznes. Show, coś na pokaz. Pokazywanie czegoś. To nie musi być prawda. A jeżeli ktoś naprawdę zafascynował się tą dietą, to nie wiesz, jak jego organizm będzie wyglądał za rok, dwa albo za trzy. Ty nie wiesz, do ilu lekarzy on chodzi, z iloma lekarzami, na ilu kuracjach jest, na ilu środkach ta osoba jest i żyje. Ty nie widzisz całej prawdy. Dlatego nie warto wierzyć w to wszystko, co słyszysz
Nie warto czegoś naśladować, tylko warto przepuścić to przez filtr Twojego serca i zadać sobie pytanie. Dobrze, ta osoba o tym mówi, jak ja czuję to w sercu i czy to jest dobre dla mnie? Czy to jest dobre dla mojej indywidualności i dla mojej niepowtarzalności? Dobrze, to ja to wypróbuję. Przejdę sobie na dietę mięsną, przejdę sobie na dietę wegańską. Jak się będę czuć? I nie żeby pokazać innym, nie żeby komuś coś udowodnić, nie żeby grać, że kogoś lepszego, no ja to jestem weganką, a ty to jesteś mięsożercą, takim byle czym, albo odwrotnie, no ja jestem mięsożercą, a ty jesteś weganinem, weganką, co to w ogóle ma być? Nie patrz na innych ludzi, nie wyśmiewaj innych ludzi, znajdź Twoją własną drogę. Drogę, która jest zgodna z Tobą, z Twoim ciałem i z Twoim sercem. Obserwuj Twoich rodziców, Twoich dziadków, jak oni się odżywiali i jak wyglądało ich ciało, jak wyglądało ich myślenie, jak to wszystko w ich życiu wyglądało. Obserwuj siebie. Wypróbuj sobie jakąkolwiek dietę. Nie wiem, może będziesz chcieć jeść chrząszcze, to jedz te chrząszcze z całą konsekwencją karmiczną tych wszystkich istot i wypróbuj, czy jest to dla Ciebie dobre. Jeżeli się dobrze z tym czujesz i z całą tego konsekwencją, to idź tą drogą. A jeżeli nie, to szukaj czegoś innego. Ja mogę Ci powiedzieć, że ja najlepiej czuję się, jak jem dużo świeżych owoców, dużo świeżych warzyw, dużo piję herbat z tych wszystkich roślin, które posadziłam w magicznej oazie. Wtedy czuję się najlepiej. Jak jem dużo zieleniny, piję sobie soki, wtedy czuję się idealnie. Wszystko to, co zjem, co jest cięższe, co w jakikolwiek sposób leży mi w żołądku, wtedy czuję się źle. Dlatego wybieram to, co jest dla mnie dobre, gdzie czuję się dobrze i czuję się lekka, również karmicznie, że nie przykładam mojej ręki do zabijania zwierząt, że nie przykładam mojej ręki do jakiegoś gazowania jakichś insektów, że nie przykładam mojej ręki do na przykład wydzierania cielaczków, krowie, dlatego że potrzebujemy jej mleko. Ale jeżeli czasami jesteś na wyjeździe, a są niektóre kraje, gdzie naprawdę jest bardzo trudno kupić coś wegańskiego, jeżeli jest Ci trudno, to nie wyrzucaj sobie tego, nie biczuj się za to, tylko postaraj się zrobić coś dobrego zamiast tego, co zrobiłaś czy zrobiłeś złego. Czyli jeżeli, nie wiem, miałeś napad i zjadłeś jakiegoś króliczka, kota, psa, kogokolwiek, bo w różnych kulturach jest różnie. I biczujesz się tym, wyrzucasz to sobie. To jest bardzo dobre, bo żałujesz tego, co zrobiłaś, co zrobiłeś. Naturalnie jest to dobre. Uważam, że jest to pozytywne. Tutaj słońce się przedziera. Jest na mojej twarzy. Nie będzie dobrej ostrości. Ale postaraj się zrobić coś dobrego. Czyli nie wiem, zrób coś dla innych stworzeń. Po prostu jako taką wymianę energetyczną. Albo posadź ze mną las, gdzie ileś tam stworzeń znajdzie swoje miejsce. Czyli jeszcze raz, to, że teraz dieta mięsna, czy dieta keto, czy cokolwiek innego jest wszędzie w mediach, to już powinno budzić nasze wątpliwości. Dlaczego? Dlaczego jest to takie popularne? Jakie jest tutaj ukryte drugie dno? I pamiętaj, ty nie jesteś owcą. Na moim kanale nie ma owiec. Mój kanał oglądają ludzie świadomi, więc w Twojej pełnej świadomości, świadomości Twojego serca, znajdź to, co jest dobre dla Ciebie i przyjmij konsekwencje. Konsekwencje Twoich wyborów. Czyli jeżeli wybieram jedzenie przetworzone, to przyjmuję konsekwencje tego, że moje ciało nie będzie w takiej dobrej formie, w jakiej być powinno. Jeżeli zjadam jakieś inne istoty, to moja karma no niestety jest zabrudzona i muszę coś z tym zrobić, bo prędzej czy później to do mnie wróci. To wszystko złe, do czego przyczyniłam się, przyłożyłam rękę. Dlatego słońce tutaj cały czas przebija, no niestety może tutaj będzie lepiej. Nie chciałabym, żeby na mojej twarzy było słońce, bo wtedy nie będziesz mnie dobrze widzieć. Czyli odpowiadając na te pytania, co uważam na ten temat? Uważam, że każdy z nas powinien znaleźć to jedzenie,
tą dietę, która jest dla niego idealna. Jeżeli jesteś osobą, która potrafi hodować swoje własne zwierzątka i potrafi je potem zabić i zjeść i czujesz się z tym dobrze, to rób to, ale miej świadomość tego konsekwencji, no, że jest to karma, prawda, bo zabierasz komuś życie. Jeżeli jesteś osobą, która mówi, a mam to wszystko gdzieś, nie interesuje mnie to, idę sobie do supermarketu, nie widzę, że to jest zwierzę, bo już to jest poćwiartowane i sobie to jem, to miej świadomość tego, że to ma konsekwencje dla twojego ciała i ma to konsekwencje karmiczne. Wypróbuj jakąś dietę, która jest dla ciebie dobra, dietę, która jest taka lekka, taka na przykład jak moja dieta. Dużo owoców, dużo warzyw, dużo tego wszystkiego, co rośnie wokół nas. Pokrzywy są wszędzie, w każdym kraju są pokrzywy. Można je przyrządzać na tysiące sposobów. Można robić z nich soki z owocami, z warzywami. Jak się wtedy czujesz? Jak się czujesz, jedząc w ten sposób? Znajdź to, co jest idealne dla ciebie. I przestań słuchać tych wszystkich influencerów, którzy dostali za to pieniądze, aby głosić tutaj bzdury i fałsz. Bo to naprawdę nie jest dobre dla ciebie i dla tego całego świata. To nie jest dobre dla tych wszystkich z nas, którzy oglądają tych influencerów i potem się katują, mordują, żeby sobie kupić jakąś torebkę za, nie wiem, 1000 czy 2000 złotych, czy więcej. Po co? Żeby innym pokazać? Żeby logo innym pokazać? Żeby ci ludzie, którzy naprawdę są na wysokim poziomie, śmiali się z ciebie ukradkiem, mówiąc, o Boże, słoma z butów wychodzi. Czy to ma sens? Pracować tylko po to, żeby sobie kupić jakąś torebkę? Czy to ma sens słuchać jakichś ludzi, gdzie nie wiesz, jaka jest prawda? Oni dzisiaj opowiadają ci o diecie keto, a w rzeczywistości wcale jej nie stosują. Kiedyś była taka komedia produkcji amerykańskiej, już nie pamiętam dobrze, że była jakaś grupa zrzeszona pod guru i ten guru twierdził coś, że o niejedzeniu, jak dobrze pamiętam, a potem jedna z tych uczestniczek tych warsztatów spotkała go w McDonaldzie, jak jadł jakiegoś tam burgera z jakąś tam ilością mięsa i powiedział tylko cicho, cicho, żeby się ci wszyscy uczestnicy tych warsztatów nie dowiedzieli, bo oni tam dalej głodują. Taki jest świat. Ty nie wiesz, czy ta osoba, której oglądasz, której słuchasz, jak ona naprawdę żyje. Dlatego znajdź twoją własną drogę. Twoją własną drogę indywidualności i niepowtarzalności. I to jest moją misją tutaj na ziemi. Aby ci pokazać, że każdy z nas jest inny. Każdy z nas jest inny. Nie ma czegoś, co by pasowało do wszystkich. Nie ma czegoś takiego. Znajdź więc to, co jest dobre, tylko i wyłącznie dla ciebie. I pamiętaj, nie musisz zbawiać całego świata. Zacznij od twojego własnego życia, a potem, jak w mikrokosmosie, tak w makrokosmosie, zaczynamy od siebie. Najpierw nasze życie powinno wyglądać idealnie. Potem możemy uczyć innych, ale tylko tych, którzy chcą nas słuchać. Nie staraj się przekonywać do twoich argumentów ludzi, którzy nie chcą cię słuchać, bo to ma tylko i wyłącznie dla ciebie negatywny wpływ, a tych ludzi i tak nie zmienisz. Niektórzy chcą siedzieć w bagnie, to zostaw im w tych bagnie, niech siedzą, niech siedzą. To nie jest twoje życie. Zadbaj o twoje życie i twoje najbliższe otoczenie. I tego życzę ci z głębi mojego serca. Idź więc twoją własną drogą i śmiej się z tego, że dzisiaj modna jest ta dieta, jutro jest modna ta dieta. Patrzysz sobie na tych wszystkich influencerów i mówisz, aha, teraz wszyscy mówią o tej diecie, za pół roku inna firma im zapłaci, to będą mówili o tej diecie, za tydzień ktoś inny im zapłaci, to będą mówili o tej diecie, albo sposobie życia, albo torebkach, albo czymkolwiek innym, samochodach. Śmiej się z tego. Tak ten świat funkcjonuje. Show business. Do zobaczenia wkrótce. Twoja Maria Bukardi. I pamiętaj, jeżeli ten film ci się spodobał, daj kciuka w górę i napisz komentarz, jak ty widzisz różne diety,
jaka dieta jest dla Ciebie najlepsza, do czego dążysz, od czego chcesz się uwolnić i czy znasz ten temat influencerów, jak to funkcjonuje, że nagle wszystkie dziewczyny na kanałach modowych pokazują jakąś tam torebkę z H&M albo z Zary, albo z czegokolwiek innego. Czy to nie jest podejrzane? Do zobaczenia wkrótce, Twoja Maria Bucardi.